wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strug i deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno zwyciężać, gdy w zwycięstwo twe nie wierzą. Trudno jest walczyć, gdy poległo już tak wielu. Trudno jest ciągle na zamiary siły mierzyć. Ostatnią kulą jak opłatkiem się podzielić. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Są na spotkaniu z ministrem narodowego, panem Glińskim. Może to niefortunnie dla nas wypadło, no ale niestety no tak było. Innych terminów nie można było zgrać. Przepraszamy w imieniu prezydenta za zaistniałą sytuację, co nie umniejsza randze dzisiejszej uroczystości. Bardzo proszę następne zadanie głosu przedstawicielom WKO Tomaszów i doktoranie na nominację. Dziękuję. Czy mogę państwa prosić o łaski tutaj na nas? Panie, panowie, proszę o czytanie decyzji ministra obrony narodowej. Decyzja nr 890 ministra obrony narodowej z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Na podstawie artykułu 76 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionego pośmiertnie mianuje na stopień majora. Kapitan Ścigaj Bolesław, syn Wojciecha, rocznik 1900. Decyzję podpisał minister obrony narodowej z upoważnienia Wojciech Surkiewicz. Panie, panowie. Pana kapitana Bolesława Ścigaja do stopnia majora Wojska Polskiego. Gratulujemy. Pozwolę sobie również załączyć gratulacje związane z tą piękną uroczystością. Proszę to również przyjąć. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, ukrywam, że tych uroczystości związanych z mianowaniem weteranów i kombatantów mamy coraz mniej. To jest z powodów oczywistych, bo nam po prostu odchodzą. Ale są i tacy, którzy nie dożyli takiego momentu, takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili. Nie ukrywam, że jak się zapoznałem z życiorysem pana majora, to powiem uczciwie, że tym życiorysem można obdzielić mnóstwo żołnierzy Wojska Polskiego, którzy są dzisiaj patriotami, którzy są wspaniałymi ludźmi, dzięki którym zawdzięczamy tę niepodległość. Rocznik 1900, 16-latek, wstępuje do Polskiej Organizacji Wojskowej. Za tą działalność wyróżniony zostaje medalem niepodległości. Następnie 18-latek ochotniczo wcielany do Wojska Polskiego. Nie ukrywam, że tą działalność związaną z walką o nasze granice, rok 18-21, znakomita karma. W roku 24 absolwent oficerskiej szkoły w Bydgoszczy. I to jest pierwszy rocznik, który promował, który ten rocznik promował, nie kto inny, generał Władysław Sikorski. Następnie ten okres przedwojenny i wojenny. Znakomita karta. W 1939 roku walczy, tak? Walczy o tą naszą niepodległość z okupantem. Niestety dostaje się do niewoli, jest internowany, ucieka z tej niewoli, bo sobie nie trzeba wyobrazić, że może być ograniczony jakimś płotem, jakimś murem.
1942 jest wcielony do Związku Walki Zbrojnej, z tego co pamiętam, w 1943 niestety w wyniku kocioł miał miejsce i po prostu chcąc uciec z tej pułapki zginął. Został zamordowany przez Niemców. I tutaj chylę czoła przed rodziną pana majora. Powiem szczerze, że jeżeli nie państwa wytrwałość, nie wiem, geny, to w tej pamięci panu majorze, byśmy tej historii nie znali. Ona jest tak bogata i tak wspaniała. Gratuluję generalnie wnuczkom siostry Bolesława, bo Bolesław nie miał dzieci. Nie miał dzieci. Także gratuluję państwu tej pamięci. Gratuluję, że są wśród nas tacy, którzy nam tą historię przywracają. To bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bolesław Sikaj urodził się w Wielkiej Wsi, to jest gmina taka Książ Wielki, między Miechowem a Jędrzejowem. To jest połowy takiej drogi. Jest to mała taka miejscowość przy Książ Wielkim. I stamtąd wywodzi się jego ród. Natomiast z Piotrkowem miał wiele do czynienia, wiele wspólnego. Po wojnie polsko-bolszewickiej wrócił wraz z 25. Pułkiem Piechoty do Piotrkowa. Tutaj 25. Pułk został na stałe w czasie międzywojnia. I po dwóch latach tutaj służby został skierowany do szkoły oficerskiej w Bydgoszczy, do podoficerów. Po dwóch latach, gdy ukończył tą szkołę, został mianowany podporucznikiem. I dalszy jego bieg, kariery wojskowej był związany 3 lata z Kołtuskiem, gdzie został porucznikiem i w 1927 roku skierowany został do służby na granicy wschodniej, czyli do Korpusu Ochrony Pogranicza. Tam służył jakby formalnie w formacji do końca, do 1939 roku. Z tym, że po 5 latach, bo przebywał w Stopcach, to jest województwo nowogródzkie przed wojną, na granicy z Rosją blisko. I po 5 latach, zaczynał od takiej sprawy, był dowódcą plutonu, kompanii, później oni patrolowali te wschodnie tereny naszych granic. I później był od 1933 roku do 1937 w drugim pułku Legionów w Sandomierzu. Tam dowódcą po dwóch latach został pułkownik Ludwik Czyżewski. Chyba tu znany jest Ludwik Czyżewski w Piotrkowie, który też zaczynał z 25. Pułkiem Piechoty. Razem tu przyjechali z wojny polsko-bolszewickiej. Czyżewski już był oficerem od 1920 roku. Jak oni tutaj wrócili, to już tutaj był. Później był w Sandomierzu i był dowódcą Bolesława Sikaja. W 1937 roku został skierowany z powrotem na granicę i służył Rokitnie, to jest na Wołynie. Tam służył do sierpnia 1939 roku, później w mobilizację został skierowany do batalionu Kotorany na Litwie. Tam brali udział wojska Korpusu Ochrony Pogranicza, brał udział w obronie Wilna. Po wejściu Rosjan nie mieli oni tam, że tak powiem, sprzętu przeciwpancernego, czołgi rosyjskie weszły do Wilna. Komendant zarządził cofanie się, ponieważ byli blisko granicy, szli wzdłuż granicy, cofali się na zachód. Rosjanie ich tam otoczyli, wyłożyli i część tych oddziałów przeszła na Litwę. A część, niektórzy poszli na Białystok, przebijali się. Bolesław Sikaj został internowany na Litwie. Jest, widnieje, są ślady jego w dwóch obozach, on był internowany. Później w listopadzie 1939 już uciekł. Nie wiemy, kiedy wrócił do Polski. W 1941 roku, w styczniu, pułkownik Czyżewski, który był komendantem okręgu łódzkiego OKA, zaprzysięgł go
do organizacji Związku Władców Zbrojnych. I później tak. I po 1942 roku dostał tutaj taką funkcję inspektora Armii Krajowej Okręgu Piotrkowskiego. I jesienią 1942 roku on przybył tutaj i organizował tutaj swój inspektorat. Tu należało kilka ośrodków od Piotrkowa do Boczyna. Dosyć taki rozległy był obszar i on tutaj organizacyjnie zaczął działać. Tak samo wtedy tworzył się KEDY. Porucznik Adam Trybusz, który przybył na przełomie 1942-1943 roku, to właśnie współpracował z Bolesławem Ścigajem, który miał pseudonim Marek. Czasami tam ktoś wspomina, że też miał pseudonim Rola. I w maju 1943 roku wyjeżdża do Warszawy na takie spotkanie konspiracyjne i nie wraca. Tu w Piotrkowie nie wiedziano, co się z nim stało, nie wrócił, uważali go za zaginionego. I do 2011 roku nie wiadomo było, co się z nim stało. Żona nie wiedziała, chociaż mieszkała w Warszawie, on przyjechał do niej. Wyszedł na spotkanie konspiracyjne i ślad po nim zaginął. Dopiero w 2011 roku udało mi się w aktach IPN ustalić. On miał inne nazwisko, inny miał dowód na inne nazwisko. Nazywa się Bolesław Rakita. I tego nikt nie wiedział, że on takiego nazwiska używał. Kiedy dostałem takie zaświadczenie o wynikach poszukiwania z PCK, to tam było właśnie pisało, że zgłosiła się żona w 1947 roku po wojnie, no, żeby szukać męża, tak? Zgłosiła się tam do nich i dostała wynik negatywny, tak jak dostała informację. No, trochę mnie to nie satysfakcjonowało i w paru miesiącach zadzwoniłam do PCK i powiedziałam, że chcę mieć kopię tego, co ona tam zeznała. I wtedy dopiero pani tam przeczytawszy to, zobaczyła, że tam pisało jeszcze jego drugie nazwisko, czyli Bolesław Rokita. To konspiracyjne. Potem dopiero ona zrozumiała, że to jest... A takie nazwisko widniało w książce Reginy Domańskiej Pawia, więzienie. I dopiero tam pisało, że 2 czerwca 1943 roku Bolesław Rokita zginął właśnie na ulicy Wspólnej 6. Tam był sklep papierniczy i tam miało być to spotkanie konspiracyjne. Niemcy tam przyszli dużo wcześniej do tego sklepu i każdego, kto wszedł, aresztowali na zaplecze. Gdy już było sporo ludzi, ciężarówka podjeżdżała, zabierali ich do więzienia, do Pawiaka i znowu dalej, następnie. I tam został aresztowany podpułkownik Galica, który był szefem inspektorów rejonowych. Major Znamierowski był aresztowany. Tam musiało być jakieś ważne spotkanie, który był szefem, odpowiednikiem Bolesława Ścigaja w Warszawie. I wielu innych niewinnych ludzi, między innymi był tam taki młody konspirator z Kielc, przyjechał przypadkiem, chciał się zaopatrzyć w jakieś materiały piśmienne. Nazywał się Fulacki i on też został. Jego wyreklamowali, bo był tam ze spółdzielni jakieś kogerniczy. I ja jego znalazłem w 2012 roku w Argentynie. On był jeszcze żył chyba 3 lata, także te poszukiwania moje były w Londynie, w Wilnie szukałem w różnych tam krajach i można pomyśleć, że taki jakiś tam oficer piechoty przed wojną, gdzie szukać informacji. Okazuje się, że można szukać wszędzie i gdzieś coś znaleźć. Także 3 lata temu znaleźliśmy jeszcze jedną panią z rodziny żony Bolesława Ścigaja, która też nam złożyła tutaj relację, jest w tej publikacji, którą Państwo dzisiaj dostaniecie. Ma dzisiaj 105 lat. Jeszcze funkcjonuje, intelektualnie jest bardzo sprawna. Także poszukiwania były moją przygodą przez ostatnie 20 lat. No, także szukać można zawsze, archiwa są do naszej dyspozycji coraz bardziej takie, że tak powiem, przyjazne, udostępnione. Dawniej było to
dosyć takie uciążliwe. Kiedy byłem pierwszy raz w Centralnym Archiwum Wojskowym, można było wejść tylko z kartką i z załówkiem. I tak trwało to chyba w 2016 roku, jak pojechałem, zmienił się dyrektor. Jak się dowiedziałem, że można wziąć aparat i robić sobie kopię, już nie trzeba nic pisać, odpisów, nic, no to już zupełnie inny świat teraz. Można sobie robić 10 teczek, przejrzeć w ciągu kilku godzin i w domu później to analizować. Także no, moja przygoda z archiwami wojskowymi się zaczęła prawie 20 lat temu. Zacząłem szukać w Piotrkowie, później w Łodzi, w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, w Archiwum Państwowym Litewskim w Wilnie, w Londynie w Instytucie Sikorskiego. Także tutaj w różnych archiwach państwowych i muzeach w Polsce. I mając na początku tylko taką informację, którą mi bratanica, siostrzenica Bolesława przekazała, właśnie tam w Wielkiej Wsi, myśmy tam przyjeżdżali na takie czasy letnie. Ona mi powiedziała, że Bolesław Ściga i był tutaj oficerem w Piotrkowie i zginął gdzieś w piotrkowskich lasach. To była taka wersja startowa, gdzie ja zaczynałem te swoje poszukiwania. Powiedziałem, no mieszkam blisko Piotrkowa, to spróbuję się coś dowiedzieć. No i dzisiaj jest finał. Finał tych poszukiwań. Tak, 20 lat. Zapraszam jeszcze tutaj Zdzisław Ścigaj, bratanek Bolesława Ścigaja. Chciałbym nieco refleksji takich od rodziny powiedzieć. Proszę, Zdzisław. Tak, to będzie najważniejszy występ mojego życia. Także przepraszam za tremę i za trzęsące się nogi, ale myślę, że chwila jest tak poważna i tak pełna ekspresji i empatii, że spróbuję się jednak skupić i nie pomylić. Wujku Bolesławie, drogi, kochany wujku, ja Zdzisław Ścigaj, twój bratanek, najmłodszy z trojga żyjących dzieci ośmiorga twojego rodzeństwa, zostałem przez Zofię Bożek, Józefa Ścigaja, niestety nie mogących być dzisiaj z nami, upoważniony do zabrania głosu w czasie dzisiejszej uroczystości. Wspaniałej uroczystości nadania ci, wujku, pośmiertnie stopnia majora Wojska Polskiego. Za służbę jako kapitan w jego szeregach, jak również za działalność w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Uroczystość ta nie bez przyczyny odbywa się w Piotrkowie Trybunalskim, kolebce polskiego parlamentaryzmu w mieście o ponad 800-letniej historii, mieście królewskim na wskroś Polski. To właśnie z Piotrkowem i z jego okolicami związany jest pewien okres twojej, wujku, działalności. Na polu walki o wolną Polskę z jej wrogami zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. Niech wolno mi będzie w imieniu własnym i pozostałych członków rodu Ścigajów wyrazić najszczerszy podziw i dumę z tego, że mamy w naszym gronie tak wielkiego i wspaniałego bohatera. Bohatera walczącego na różnych frontach o Polskę wolną, głównie walczącemu niemieckim najeźdźcom w czasie II wojny światowej. Twoje, wujku, odwaga, determinacja i świetne wyszkolenie wojskowe oraz miłość i wierność Polsce zgodnie z hasłem Bóg, honor i ojczyzna świetnie wpisują się w obchodzone od 2018 roku stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Dzięki Tobie, wujku, i tysiącom innych podobnych bohaterów możemy to stulecie dalej świętować i celebrować. Dzięki i jeszcze raz dzięki. Imię Bolesław to imię starosłowiańskie, oznaczające kogoś bardzo sławnego lub tego, który tą sławę ma zdobyć. Gdyby nie hitlerowscy żołdacy, twoja sława, będąca pokłosiem twojego poświęcenia, byłaby dziś dużo większa. Serce podpowiada mi jednak, że tobie, wujku Bolesławie, nie o sławę chodziło, ale o niepodległą ojczyznę. Zaś według księgi imion, człowiek o imieniu Bolesław jest pełen temperamentu, bardzo męski, rozsądny, staranny, zapobiegliwy, życzliwy ludziom i pogodnego ducha, pewny siebie i stanowczy. To te cechy, wujku, leżały u podstaw twoich życiowych sukcesów. Bolesław ma jeszcze inną wspaniałą cechę, to rodzinność.
Ty, wujku, okazywałeś ją jeszcze przed wojną swojemu rodzeństwu, pomagając im w miarę swoich możliwości. Tej rodzinności doświadczyła też twoja żona Irena, Dedomo Krośnicka. W całym tym wojennym nieszczęściu miałeś, wujku, szczęście, że twoja żona Irena również miała w sercu podobne do twoich patriotyczne uczucia. A działając w konspiracji w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, szczególnie po twojej śmierci w 1943 roku, dała dowód miłości i wierności nie tylko małżeńskiej, ale i miłości i wierności naszej ojczyźnie. Nadanie ci, wujku, stopnia majora dla was, Irenie i ciebie, wspólną jest radością, w pełni zasłużoną. Radością, którą i my, twoja rodzina, całym sercem podzielamy. Zbliżając się do zakończenia tej skromnej laudacji, chcę ci, wujku, podziękować, że w tych okrutnych czasach próby stałeś niezłomnie aż do dnia twojej chwalebnej śmierci po stronie prawdy. Prawdy, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że trzeba o nią walczyć, dbać o nią i pielęgnować, na przykład organizując takie wspaniałe uroczystości jak dzisiejsze. Polska to normalność, a pamięć o bohaterach i jej kultywowanie to jedna z gwarancji zachowania tej wolności. Naród niepamiętający o swoich bohaterach zmierza do zatracenia swojej tożsamości, a co za tym idzie, do utraty wolności zdobytej ofiarnością i krwią takich jak ty, wujku, prawdziwych Polaków. Cześć twojej pamięci. Jeszcze na zakończenie, w imieniu wszystkich członków rodu Ścigajów, najserdeczniej dziękuję obecnym tu dziś Irenie i Andrzejowi, którzy wieloletnią pracą doprowadzili do tego, że dziś tutaj mogliśmy uczcić bohaterską pamięć majora Bolesława Ścigaja. Dziękuję. Chcieliśmy tu właśnie podziękować za te organizacyjne sprawy. Zapraszamy do państwa na taki skromny bufet w imieniu organizatorów i jakąś taką rozmowę, czy państwo chcecie też, pan Marek Rusak chyba chciał też. Zapraszam w imieniu okręgu łódzkiego Armii Krajowej, mimo że jestem człowiekiem no, młodszego pokolenia, ale bardzo związany jestem z okręgiem łódzkim, a stało się to za sprawą legendy naszej ziemi piotrkowskiej, pana generała Maja Arkuszyńskiego, z którym miałem przyjemność wiele, wiele lat się przyjaźnić. Poznaliśmy się w latach 90. ubiegłego wieku jeszcze i ta moja, że tak powiem, droga życiowa związała się właśnie z Armią Krajową. Chciałbym tutaj państwa bardzo serdecznie powitać i podziękować jednocześnie w imieniu członków zarządu Armii Krajowej Okręg Łódź, którzy no niestety z racji innych obowiązków nie mogą dzisiaj uczestniczyć w tych uroczystościach. I jednocześnie bardzo serdecznie państwa pozdrawia również mój przyjaciel z Okręgu Łódzkiego, ze zgrupowań Ponurego Nurta, pan Tadeusz Barański, który miał osobiste zaproszenie od pana Andrzeja Grochowalskiego, ale niestety drobny wypadek przeszkodził w uroczystości dzisiejszej, żeby mógł po prostu tutaj z nami razem być. W każdym bądź razie prosił mnie, abym bardzo serdecznie państwa pozdrowił i rodzinie pogratulował zacnego, można powiedzieć, przodka, czy wuja, czy właśnie stryja. Także jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję i ze swojej strony również chciałbym podziękować panu Andrzejowi za to, że wybrał moją drukarnię, która może się przyczynić do upamiętnienia właśnie Bolesława Ścigaja właśnie w formie wydania takiej książeczki, która myślę, że zostanie dla potomnych na przyszłe lata, jak to się mówi słowami, że nazwie stanie, lecz ty Armio Krajowa
przetrwasz właśnie w słowie pisanym szczególnie. Dziękuję Państwu. Zwieńczeniem moich poszukiwań dotycząca właśnie tutaj Piotrkowa i okolic, zwłaszcza ta osoba, ten inspektor jest mało znany w Piotrkowie. Mało kto o nim wiedział, wiedzieli tylko ci najstarsi. Już wielu z nich nie żyje, jak ja z nimi rozmawiałem jeszcze 10 lat temu, to bardzo jest, bardzo enigmatyczne wiadomości były tylko, także poszukiwania tylko archiwa. Ja chciałbym tu wyprostować to powiedzenie, może nie wiem czy niefortunne, ale to nie jest tak, że pan Bolesław Ścigaj był nieznany w Piotrkowie. Być może państwo zaczęli nie od tej strony. Ja byłem wiceprezesem zarządu okręgu AK od 2004 roku, tak, Marek? Jeszcze za prezesury świętej pamięci pana Burzy Karlińskiego, Stanisława. W związku z powyższym, że tak powiem, z tego obowiązku takiego historycznego brałem udział w konferencjach naukowych, gdzie osobiście sam przedstawiałem sylwetkę, no nie tylko pana w chwili obecnej majora Ścigaja, ale wszystkich byłych inspektorów okręgu piotrkowskiego. Opracowuję na chwilę obecną taką publikację Zapomniani żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, a inspektora Piotrków. Z Markiem rozmawialiśmy, bo już jest, że tak powiem, przygotowana do wydania. Dlatego też mówię tu w środowisku piotrkowskim, ale i w tym naukowym takim i archiwum piotrkowskim, Filip Tomaszowie, sylwetka właśnie pana majora Bolesława Ścigaja, ona istniała. To nie jest tak, że jest osobą nieznaną. Po prostu być może nie został rozpowszechniony, a jest jego sylwetka, ale jest to związane, że tak powiem, systemem, jaki u nas panuje, nauki historii, prawda? Że jesteśmy najlepsi w historii ogólnej, ale jeżeli zapytamy tutaj w szkołach piotrkowskich, średnich, ja już nie mówię podstawowych, o lokalną historię Piotrkowa, czy historię Inspektoratu Piotrkowskiego, no to Marek może tutaj mogą koledzy potwierdzić, jest bardzo cieniutko. Jest bardzo cieniutko. Dlatego też należałoby pewne rzeczy w nauce historii odwrócić. Przede wszystkim nauka historii własnego miasta, własnego regionu, a później historia, prawda, Polski. I być może przy takim, prawda, układzie takie sylwetki jak pana majora Bolesława Ścigaja mogłyby bardziej wypłynęły. A z drugiej strony powiem państwu z takiego własnego doświadczenia. Takim przykładem bardzo pozytywnym działania rodziny, aczkolwiek to w trochę innych realiach, to jest rodzina majora Henryka Dobrońskiego Hubala. Bo to też właśnie dzięki rodzinie, to, że Hubal jest tak, prawda, znany w tym momencie, że jest tak jego sylwetka rozpowszechniona, to tylko dzięki rodzinie, która już dosyć wcześnie, już w latach 60., prawda, pomimo różnych tam sprzeczności, prawda, pomimo władzy, która była przeciwna takim, prawda, takiej działalności, mimo wszystko publikowała na jego temat różne, prawda, wydania, rozpowszechniała jego, prawda, sylwetkę. I w chwili obecnej, no, majora Henryka Dobrońskiego Hubala mają praktycznie wszyscy, prawda? Chociaż gdybyśmy spojrzeli na zasługi pana majora, no wcale nie są mniejsze niż pana majora Henryka Dobrońskiego Hubala. Dlatego też ja mówię, każde takie pojęcie, że jest to sylwetka nieznana, to według mnie jest do końca zgodne z prawdą, prawda? Mało znana, tak. Że jest mało znana i mało rozpowszechniona, bo gdy sięgniemy do tej literatury, to mówiliśmy troszeczkę wcześniej, to cała droga ta wojskowa, począwszy od powiedzmy już 18 roku do 39 roku, bardzo dużych szczegółach jest rozpisana w rocznikach oficerskich. I tam mamy, jakie służy stanowisko, w którym momencie, prawda, w jakim uczy batalionie, czy był dowódcą plutonu, czy był dowódcą kompanii Korpusu Ochrony, jakie miał odznaczenia. Jeżeli, prawda, pójdziemy dalej i sięgniemy do dokumentów Komendy Głównej Armii Krajowej, no to też tam dużo znajdziemy, bo jest związany praktycznie od 40 roku z Związkiem Walki Zbrojnej, który przekształcił się w 1942 roku do Armii Krajowej, prawda?
to poprzez Komendę Główną Armii Krajowej został tutaj skierowany do Piotrkowa na to stanowisko. Wszyscy mówią komendanta. Według etapu inspektoratu piotrkowskiego. A komendant to było tak przyjęte zwyczajowo, prawda, żeby było prościej, no bo inspektor nikomu tam za bardzo nie pasował, niech to tak przyjęli i tutaj, prawda, wśród oddziałów i wśród kredytu, że jest komendant inspektor Piotrków Trybunalski. Zasługi w tym okresie czasu, mimo bardzo krótkie tutaj, no bo to jest tylko październik, maj, wydawałoby się, są bardzo duże. Po pierwsze jest to zjednoczenie w tym okresie Polskiego Państwa Podziemnego, Polskiej Armii Podziemnej, prawda, jest to okres niedeszczynowy. On się do tego bardzo przyczynił, tak? Przyczynił się to, co już Pan wspomniał, że został tworzony KEDY, czy Dowództwo Dywersji, którym, prawda, przewodniczył Trybus Gaj, pseudonim, ale to właśnie Pan Major Ściga, który delegował do każdego obwodu tego inspektoratu grupę pięcioosobową z inspektoratu. To na podstawie jego wytycznych i jego, prawda, poleceń w obwodzie opoczyńskim została tworzona cała infrastruktura sanitarna i infrastruktura do udzielania pomocy wszystkim oddziałom partyzanckim z całego inspektoratu. W związku z powyższym, jeżeli tak, no byśmy weszli w to bardzo dokładnie, to nie jest tak, że jest nieznany. Jest mało znany, prawda? Mało znany jest, że tak powiem, powszechnie, ale w takim środowisku naukowym pan major Bolesław Ściga jest osobą znaczącą i znaną. Serdecznie dziękuję.